Dzień dobry, jesteśmy w Bibliotece na Koszykowej, to jest vlog Debiut Koszykowa. Ja się nazywam Aleksandra Gąsowska, naszym gościem dzisiaj jest pan Alek Rogoziński. Dzień dobry, bardzo mi miło. Bardzo serdecznie. Tak wróciłem do lat studenckich, ponieważ jak studiowałem w Warszawie, bo tu się urodziłem, tu się wychowałem, to na Koszykową się zawsze przychodziło do biblioteki. Jak tam człowiek był niegrzeczny i nie zakupił na czas książek, które pan profesor kazał, to się tutaj przychodziło i się błagało panią bibliotekarkę, żeby tam spod, gdzieś tam z zakamarków tę książkę. I to też, ja się wtedy złapałem na tym, żeby też troszeczkę cyganicie, nie wiem czy tak jest dalej, ale jak się pierwszy raz przychodziło, to się słyszało, nie ma takiej książki. Ale jak się przychodziło drugi, trzeci raz i mówiło, ale czy pani by naprawdę nie mogła, to się okazywało, że jeden egzemplarz gdzieś tam zawsze zakamuflowany był. Ale to też nie do wypożyczenia, tylko do tego, żeby tutaj sobie usiąść i tak, i przejrzeć na miejscu. Ale naprawdę uratowaliście mi życie wiele, wiele razy. Także bardzo dziękuję. Bardzo nam miło. W tej chwili już inaczej prezentuje się na pewno biblioteka niż nie za tych pana czasów, bo już od 5 lat w nowej odsłonie. Oj tak, ja tutaj nie byłem po remoncie. Jak wszedłem, tak pomyślałem sobie, XXI wiek zawitał. A to ja mam taki sentyment do tych wszystkich starszych miejsc, takich pokrytych patyną i tę patynę widać tam po tych miejscach. I tak wydaje mi się, że to znaczy ja też kocham nowoczesność i kocham to, że wszystko się zmienia i że na moich oczach i nasze miasto, no i tutaj widać biblioteka też ewoluowała i że już tak weszła w ten XXI wiek. Natomiast przyznam szczerze, że jakbym przyszedł i zobaczył te stare regały, te stare zbiory, to też by nie było tutaj z mojej strony żadnego żalu, dlatego że no, to było pięknie, że pisze się historię i miło, że czasami człowiek się tam kłania tej historii. Ja bardzo często, odkąd zacząłem pisać, to bardzo często odwiedzam biblioteki w różnych zakątkach naszego kraju i przyznam, że mam tak samo ogromną frajdę wchodząc tak jak tutaj na Koszykową, czy pamiętam taką no już kosmiczną bibliotekę w Rokietnicy pod Poznaniem, gdzie już naprawdę XXII nawet wiek tam zawitał. A z drugiej strony, jak przyjeżdżam do takich starych bibliotek, to zwłaszcza w takich małych miasteczkach, te biblioteki, to widać, że one tam od lat 20. tam może je dwa razy odmalowali i tyle, to też wydaje mi się, że to jest fajna przygoda i to zawsze taka podróż sentymentalna. A ja w każdej bibliotece bardzo gorąco przepraszam, ponieważ uważam, że teraz mam obowiązek przepraszać za to, że jak byłem małym, no nie takim małym, jak byłem nastolatkiem, to niestety kradłem książki Chmielewskiej z biblioteki, ale ja to zawsze powtarzam, że to była taka kradzież, nie kradzież, dlatego że kradłem Chmielewską, ale na jej miejsce zawsze przynosiłem dwie inne książki. Natomiast faktycznie w swojej bibliotece osiedlowej na Jelonkach w Warszawie doczekałem się czegoś takiego, że przyszedłem kiedyś i chciałem wypożyczyć, bo akurat się pojawił, to chyba był Krokodyl z Kraju Karoliny. Tak, chyba tak. I usłyszałem od pani bibliotekarki, a nie, kolejnej Chmielewskiej pan mi nie zakosi. Także, ale tak jak mówię, no to taka nieuczciwa uczciwość. Ja chciałem te książki mieć na własność, a to były lata 80. i nie było żadnych wznowień. Od 81. roku, kiedy Joanna Chmielewska wydała chyba Skarby, to się nazywało, aż do 1989 roku, kiedy wznowiono Lesia, to było pierwsze wznowienie po 8 latach, książki Joanny Chmielewskiej właściwie były nieobecne na naszym rynku. Można było właśnie chodzić i próbować, a to w antykwariacie, ale bardzo rzadko się pojawiały, a to właśnie tak jak ja niestety ropnąć sobie z biblioteki. Ale to też gwoli usprawiedliwienia, jak już kupowałem kolejne książki, to te, które ukradłem, zwracałem. Także to uznaję, że to była taka pożyczka na 8 lat. Jest pan autorem książki Teściowe w tarapatach, to jest pana najnowsza książka. Druga część, tak. Druga część przygód dwóch pań w kwiecie wieku, które absolutnie nie potrafią dogadać się, jeżeli chodzi o obyczaje, politykę, ale muszą się dogadać w momencie, kiedy w grę wchodzi morderstwo. Dla kogo pan pisał tę książkę? Czy to jest dla książka? Kogo? Dla kogo? O, to dobre pytanie. Myślał pan o czytelniku? Czy to jest pisane dla osób w wieku tak... Nie sądzę. Około 60 lat, czy? Nie sądzę. Myślę, że to jest ze względu na całą grupę bohaterów, która tam jest, to myślę, że to ma bardziej uniwersalny wymiar, dlatego że no, chociaż główne bohaterki są słusznym i pięknym i złotym, ja nie wiem jak to określać, bo cokolwiek bym nie powiedział, to później moje czytelniczki piszą, no nie, tak to się nie mówi. Więc one są w najcudowniejszym wieku, to są jednak otoczone o wiele, wiele młodszymi osobami i myślę, że w pierwszej części, czyli w Teściowe muszą zniknąć, to
w ogóle tam troszeczkę nam się zaburzyły proporcje, to znaczy mi się zaburzyły proporcje, bo tak ja piszę książkę. Tam równy nacisk, co na teściowe, położony był na ich dzieci i właściwie od dzieci rozpoczynała się cała intryga. Natomiast w teściowe muszą, teściowe w tarapatach, a jednak postanowiliśmy, ja postanowiłem, ale myślę, że to się też i spotkało z dobrym odbiorem czytelników, dlatego że oni po pierwszej części narzekali, że teściowe są w tytule, ale nie ma ich tak, no nie wiodą one tej akcji, przynajmniej w pierwszej części książki. Więc tutaj postanowiłem, że od pierwszej kartki to one będą grały główną rolę. No i tak to się potoczyło. Ja nigdy nie, to może powinienem, ale ja nigdy nie myślę o tym, dla kogo piszę książki. To znaczy wiem jakich mam czytelników, ponieważ jeżdżę na spotkania, kontaktuję się za pomocą mediów z czytelnikami, więc wiem, jacy to są czytelnicy. Natomiast tutaj nie ma takiego prostego podziału, jeżeli chodzi o, nie wiem, że to ludzie z miasta, nie, a nie z wiosek. Nie ma czegoś takiego. Jedyny podział, jaki tutaj obowiązuje, po moje książki sięgają osoby z poczuciem humoru, które szukają czegoś relaksującego, odrywającego od rzeczywistości, która no, zgrzyta nam ostatnio coraz bardziej. I to też jest tak, że ile osób, tyle rodzajów poczucia humoru. W związku z tym to też jest taka grupa, którą bawi to, co mnie bawi. I znalezienie takiej grupy, no to tak szło początkowo opornie, bo ja tak patrzę na ewolucję w recenzjach, tak te recenzje się pojawiają. Ja bardziej zwracam uwagę na te recenzje, które piszą czytelnicy na rozmaitych forach, w rozmaitych portalach, niż na to, co piszą profesjonalni krytycy. Zresztą u nas krytyka literacka naprawdę odjechała, bo jeżeli są jakiekolwiek recenzje, to są to recenzje tylko książek poważnych, takich, co to ewentualnie pretendują do Nike. Natomiast cała ta literatura popularna, ona właściwie nie ma w tej chwili, nie ma profesjonalnych recenzentów, którzy odstawiając oczekiwania, że każdy z pisarzy powinien być Olgą Tokarczuk, a Olga Tokarczuk jest jedyna i niepowtarzalna, którzy zajmowaliby się na przykład recenzowaniem, profesjonalnym recenzowaniem książek niepoważnych, tak to nazwijmy. Nie ma, to po prostu zniknęło gdzieś nam. Więc tak naprawdę pojawiają się opinie blogerek, które no, te też są jakie są. Są wśród nich fantastyczne i znające się na swojej robocie osoby i na szczęście takich jest większość. Ale też ta blogosfera, wiadomo, to tak jak z Wikipedią. 8 osób napisze informację prawdziwą, a 9 doda do tego nieprawdziwą i co się zrobi. Więc czytając recenzję, to też widzę, że to ewoluuje, bo na początku bo pierwszą, drugą książkę sięga więcej osób na zasadzie, żeby zobaczyć no właśnie to, czy są kompatybilne z autorem, czy chwytają jego żarty, czy chwytają jego spojrzenie na świat, jego ironię, czy potrafią odcyfrować to. Bo są osoby, które czytają komedię literalnie i tak kropka w kropkę i to jest dramat, jak nie ma się dystansu do tego, co się czyta. I wtedy się zarzuca autorowi, że ojej, ale tutaj to tak by się nigdy nie stało. Jasne, żeby się nie stało, bo komedia opiera się też na grotesce, na przetwarzaniu rzeczywistości. A po pewnym czasie zostają z autorem ci, którzy tak naprawdę chcą, którzy łapią jego poczucie humoru, którzy nadają z nim na tej samej fali. No ja mam olbrzymie szczęście i naprawdę chciałbym też za to podziękować moim czytelnikom, że faktycznie ta grupa jest i ja czuję jej obecność. Widzę, jak pięknie nam się układają nasze dyskusje i debaty w mediach społecznościowych. Ja też na początku, jak wydawałem pierwszą, drugą książkę, to miałem taką obsesję sprawdzania wszędzie, czy co się pisze, gdzie się pisze, jak się pisze. Po pewnym czasie zrozumiałem, że to jest droga donikąd, bo gdybym chciał na przykład słuchać udzielanych mi rad, to tak naprawdę wylądowałbym w tworkach, bo każdy mi radzi coś innego. Tak, więc to trzeba gdzieś znaleźć swoją własną drogę i trzeba tak naprawdę później już tylko słuchać swoich własnych czytelników i nikogo więcej, bo to oni wiedzą, mają porównanie już po kilkunastu książkach, bo ta książka jest 15, która ukazała się, 17, jeżeli liczyć w te duety, to oni już wiedzą, czy kolejna książka spełniła ich oczekiwania, czy nie. I to oni mogą podpowiedzieć, gdzie na przykład przeszarżowałem, a czego jest za mało. I czytelników słucham. Jak jeżdżę na spotkania właśnie, głównie to do bibliotek, to staram się zawsze tak troszeczkę taką tę wędkę zarzucić, żeby zobaczyć, przekonać się, co ich bardziej śmieszy, co mniej śmieszy, co uważają, że czego jest za mało, czego jest za dużo, których bohaterów lubią bardziej, których lubią mniej. I to są dla mnie najcenniejsze uwagi.
Skąd pan czerpie pomysły do książek? Z ludzi. Czy też szuka pan w internecie, czy pan przekopuje jakieś blogi na przykład, czy jakieś czasopisma, czy raczej obserwacje? Po prostu. To zależy, bo jak już pojawia się pomysł, tak jak na przykład przy teściowych tarapatach, wiedziałem, że to jest taka seria, w której ja próbuję troszeczkę połączyć powieść kryminalną, właściwie bardziej w przypadku tej serii sensacyjną, z elementami historii. W dwóch pierwszych tomach historii Polski, ponieważ pierwszy tom toczył się wokół zaginionych, ale nie mogę, bo jak powiem, to od razu wypaplam koniec, no, wokół zaginionej biżuterii pewnej polskiej władczyni, a w drugim tomie wykorzystałem historię, która też mnie fascynowała, odkąd byłem małym chłopcem i zacząłem poznawać historię Polski, czyli opowieści o Władysławie Warneńczyku, królu, który teoretycznie zginął pod Warną w 1444 roku jako 20-latek zaledwie, ale tak naprawdę to nie wiadomo, czy on pod tą Warną zginął, bo rozmaite przekazy, historie, dokumenty zachowane no tutaj nie są jednoznaczne i wskazują na to, że być może jemu się udało przetrwać bitwę pod Warną, ale był zniechęcony, już nie chciał wracać na swoje poprzednie stanowisko króla Polski i przez Watykan dostał się do Portugalii, gdzie na dworze królewskim przebywał przez pewien czas. Król Portugalii, wtajemniczony w całą jego historię, podarował mu posiadłość na Maderze. I on na tej Maderze żył sobie przez wiele, wiele lat, nawet miał żonę i dzieci. I jak się popatrzy na dokumenty, jak weźmie się pod uwagę fakt, że na przykład po śmierci Władysława Warneńczyka mieliśmy 3 lata bez królewia, dlatego że jego młodszy brat w ogóle nie chciał przejąć sterów rządu, dlatego że też miał wrażenie, że pod tą Warną to nie było tak, jak się wszystkim wydaje i też sprawdzali to bardzo dokładnie. A sułtan, który obwoził głowę Władysława Warneńczyka jako dowód tego, że pokonał go pod Warną, no tak naprawdę zapomniał o jednym małym szczególe, że Władysław Warneńczyk nie miał takich włosów jak ta głowa, którą on obwoził. Więc to wszystko jest takie bardzo, bardzo tajemnicze i też układa się w jakieś logiczne ciągi. Pomyślałem sobie, że mógłbym połączyć dwie historie, czyli historię Władysława Warneńczyka z legendą o zakonie Smoka, który to zakon Smoka, chociaż nazwa brzmi dość egzotycznie, też istniał. I o zakonie Smoka dowiedziałem się w czasie spotkania w Opatowie, gdzie w ramach atrakcji, tam to w ogóle szalona opowieść, dlatego że młodzież opatowska z liceum urządza sobie rok w rok, nie wiem czy dalej, bo tam pani profesor już chyba nie uczy ich języka polskiego, ta, która była inicjatorką tego, zupełnie nie wiem dlaczego, bo to fantastyczna dziewczyna, ja bym chciał mieć taką nauczycielkę, no ale tak czy tak, pani profesor zaproponowała im taki nocny maraton czytelniczy i dała im dowolny wybór, jaką książkę chcieliby czytać i oni się zdecydowali przeczytać książkę Jak cię zabić, kochanie. I w następnym roku, jak zaczęli się przygotowywać do tego maratonu czytelniczego, to ktoś, już nie pamiętam kto, rzucił propozycję, że no skoro w zeszłym roku czytali moją książkę, to może tak zaprosić mnie na ten maraton, a nóż widelec się zgodzę. No i faktycznie ja uwielbiam takie akcje, które są nieszablonowe, oryginalne, w związku z tym w 5 sekund powiedziałem, że jasne, oczywiście nie ma sprawy, przyjadę. I tam w ramach atrakcji przygotowano mi nocne zwiedzanie trasy opatowskiej, która wtedy chyba jeszcze w ogóle była nieczynna, tak dopiero była przygotowywana do otwarcia. I no, pomijając to, że poczułem się bardzo wyróżniony, bo w końcu otworzyli tę trasę specjalnie dla mnie o północy, miałem swojego własnego przewodnika po tej trasie, to tam w środku gdzieś powstał zalążek pomysłu na teściowe w tarapatach. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to będą teściowe, ale wiedziałem, że na pewno książka będzie oparta właśnie na legendzie o zakonie Smoka i na pewno muszę tam te podziemie opatowskie wykorzystać, bo one aż się proszą, żeby zagrać w książce. No a później powstała z tego opowieść i mam nadzieję, że ja jestem bardzo dumny z tej książki. To jest, ja nie mam taką nadzieję, że nie mam za bardzo wody sodowej w głowie. Też wydaje mi się, że mam dość, jakby to ładnie ująć, luźny stosunek do swojej twórczości. Też wiem, w którym momencie coś mi w książce nie wyszło, ale już nie było czasu na przykład, żeby to poprawić. Bo wiadomo, że
też książki pisze się na czas, takie to czasy, że nie można pisać w nieskończoność, bo tam wydawcy tupią nóżką i mówią, ale deadline już przekroczony, 2 tygodnie. Więc wiem, w którym momencie poszedłem na skróty, wiem, co ewentualnie bym poprawił. Wiem też, że póki żyję, to mam taką możliwość, bo swoją debiutancką książkę, która ukazała się w 2015 roku, właśnie poprawiłem. Teraz po 5 latach nowe wydawnictwo, bo stare wydawnictwo już straciło prawa do wydawania tej książki, więc oddałem ją w opiekę nowemu wydawnictwu. Zresztą temu samemu, które wydało Teściowe w Tarapatach, czyli WAB. I WAB przygotowuje na wiosnę przyszłego roku nową edycję. To była dla mnie ogromna radość, że ja mogłem usiąść nad tym tekstem. To był pierwszy mój tekst i to naprawdę były takie... Ja to teraz nazywam, że to nawet nie szkoła, jeszcze to przedszkole było takie pisarskie i że mogłem już z takiej perspektywy 5 lat wszystkie ewidentne byki, ewidentne pójścia na skróty, że to wszystko mogłem wyprostować. Książka zyskała na objętości o prawie 35 tysięcy znaków, czyli dopisałem tak 1/10 mniej więcej nową. Poprawiłem to, co mogłem poprawić. Wczoraj dostałem tę książkę już po redakcji. Pani redaktor też przekosiła tę książkę, że jak zobaczyłem ilość poprawek, to pomyślałem, a myślałem, że klasówki z matematyki były złe. To tutaj i tak naprawdę to będzie zupełnie nowy tekst, więc staram się nie bardzo nie wbijać sobie gdzieś do głowy, że książka, którą oddaję, to jest zamknięte arcydzieło i że jak ktoś skrytykuje, to ja tam popełnię harakiri. Ale przy tej książce, przy Teściowych w Tarapatach, właśnie ze względu na to, że pierwszy raz tak naprawdę na większą skalę mogłem połączyć swoją pasję do historii z pisaniem książek, to z tej książki jakoś jestem dumny. Wyjątkowo. Ja wiem, że to moja duma niekoniecznie musi iść w parze z na przykład wynikami sprzedaży, dlatego że to jest druga część, a istnieje i to wszyscy pisarze wiedzą, że istnieje niestety takie prawo drugiego tomu, który zawsze sprzedaje się gorzej niż pierwszy i on zawsze jakoś jest przyjmowany bardziej ostrożnie, ale mam nadzieję i razem z wydawnictwem się staramy, żeby ten tom trafił do tych wszystkich osób, które też i sięgnęły po pierwszy tom, a może nawet do większej ilości osób. I tak jak mówię, ja tutaj dokładam wszelkich możliwych starań, dlatego że jakoś nieskromnie powiem, że mam wrażenie, że ta książka wyszła. Lubi Pan podróżować po Polsce i szukać w Polsce takich miejsc, które chciałby Pan właśnie opisać, które stałyby się źródłem inspiracji. Przyznam szczerze, że nigdy nie myślałam, żeby Opatów mógł się stać źródłem inspiracji. Byłam tam i pamiętam spacer po rynku, takie miasto bardzo, bardzo takie spokojne, wakacje wyciszone. Ten Opatów, który Pan opisuje, to jest piękny Opatów, a ten, w którym byłam w tym roku, to jest miasto jednak takie trochę opustoszałe w tej chwili. No, różnie to bywa. Te okolice są piękne, te winnice, które Pan opisuje i to wszystko jest rzeczywiście to akurat ciekawe. Opatów faktycznie być może jest ciekawsze, jak się wejdzie, chociaż nie, pod ziemię. Tak, jak się wejdzie pod ziemię, ale ta trasa jest przepiękna i ja Opatów zawsze to jest po troszkę tak, że jeżeli spotka się w jakimś miejscu fantastycznych ludzi, to później to miejsce się lepiej kojarzy. Ja w Opatowie spotkałem naprawdę cudowne osoby, bardzo życzliwe, bardzo, bardzo też i jakby to ładnie powiedzieć, z takimi bardzo otwartymi horyzontami, a też i z poczuciem humoru, który jest dla mnie wyznacznikiem inteligencji. To znaczy uważam, że można mieć poczucie humoru i nie być inteligentnym, ale nie można być inteligentnym i nie mieć poczucia humoru. To się jakoś wyklucza. Natomiast są takie miejsca, w których... Zacznijmy tak, uwielbiam podróżować, nie tylko po Polsce, ale po świecie. Aczkolwiek trochę późno pokonałem samolotofobię, więc tak Europę i jakieś tam dalsze miejsca bardzo późno zacząłem odwiedzać ze względu na to, że bardzo, bardzo długo bałem się wsiąść do samolotu. Natomiast jeżeli chodzi o Polskę, tak, to jest inspirujące. To tutaj akurat w Teściowych Tarapatach jest i Opatów, są też i Kielce. I te Kielce to tak rzutem na taśmę tam się załapały, ponieważ już byłem w trakcie pisania Teściowych w Tarapatach, jak pojechałem na spotkanie do Kielc, do nowej biblioteki, która jest w kosmicznym miejscu. Mini spodek wybudowali przy dworcu, na dworcu właściwie autobusowym i tam jest też mediateka.
Kielecka i miałem przyjemność otwierać to miejsce swoim spotkaniem. I tak też się tam zainspirowałem. To, więc zawsze twierdzę, że jak droga do serca mężczyzny prowadzi przez żołądek, to u mnie droga do głowy prowadzi przez żołądek, bo to, że muszą tam wystąpić Kielce, to ja na to wpadłem jedząc halibuta w bardzo dobrej restauracji. Zresztą ta restauracja też tutaj w tej książce jest i już się doczekałem w jednej jakiejś krytyce, że jest nachalny product placement. No ale nie, to nie jest product placement, bo za product placement to powinienem przynajmniej dostać zniżkę na tego halibuta następnym razem, a tutaj nawet zniżki nie dostałem. W którym momencie poczuł Pan, że jest Pan poczytnym pisarzem? Nie, to chyba nawet nie to. Ja cieszę się z tego, że można przeżyć spokojnie od 1 stycznia do 31 grudnia dzięki książkom. I to jest właściwie w tej chwili lwia część mojego dochodu, bo nie ma innego. Natomiast zastanawiam się i wrócę do tego, że tak naprawdę nie wiem, od jakiego poziomu czytelnictwa zaczyna się u nas, od jakiego poziomu można mówić, że jest się poczytnym pisarzem. Bo jak rozmawiam z wydawcami, bo wiadomo, że dla mnie jest to forma wyrażenia siebie, dla mnie jest to forma dostarczenia też i sobie rozrywki, zabawy, piękna przygoda, ale dla moich wydawców to jest biznes. I tutaj nikt tego chyba w tej chwili przed pisarzami nie kryje, że w momencie, kiedy będą sprzedawali się gorzej, to wiadomo, że niesie to za sobą to, że będą obcinane wydatki na promocję, że czasami to pandemia pokazała, że czasami są nawet cięte plany wydawnicze, czyli na przykład wydawnictwo omawiają się z pisarzem na dwie książki, a po czym mówią mu, że niestety tylko jedna w tym roku. I staram się to wydobyć od moich wydawców i jeszcze mi się to nie udało. Po tylu latach jeszcze nie wiem, gdzie jest ta granica, ale biorąc pod uwagę, że jak wybuchła pandemia, to zgłosiło się do mnie chyba ze 3 czy 4 wydawców z różnymi propozycjami, to myślę sobie, że to jest na razie wymiernikiem i to jest odpukam, to odpukam. I to jest dla mnie bardzo komfortowa sytuacja, że faktycznie wydawcy chcą moich książek, że ja nie mam odpukam raz jeszcze, że nie mam takiego problemu, że napiszę i muszę prosić wydawców kolejnych, żeby w ogóle przeczytali tę książkę i że raczej to w tej chwili jest tak, że to ja mam większą swobodę, bo nawet jeżeli podpisuję umowę z wydawcą, to oczywiście mówię mu, jaki mam pomysł na książkę, mówię mu też o tym, jakie są, czy to jest pojedynczy strzał, czy ewentualnie zamienimy to w serię. Oczywiście zwierzam mu się jako konfesjonale, jakie tam mam swoje plany, ale to muszę przyznać, że ani jeden z moich w tej chwili 4 wydawców nigdy nie zażądał ode mnie żadnych konspektów, wysyłania fragmentów, rozdziałów. Oni mnie nie pilnują, mają do mnie zaufanie i ja też staram się, pracuję nad sobą bardzo, ponieważ ja niestety jestem dość upiornym człowiekiem, który lubi mieć kontrolę nad wszystkim i ja bym chciał mieć kontrolę już, jak książka się ukazuje, nad tym, gdzie ona trafia, jak jest promowana i w ogóle chciałbym wszystko za rączkę, najlepiej, żeby oni robili to, co ja chcę. A to się też tak nie da. Ja mam tego świadomość, że jestem pod tym względem takim upiorem troszkę, ale też staram się odpłacić im też zaufanie, zamiast za ich zaufanie i już tak w ciągu ostatnich 2 lat mniej się wtrącam w rzeczy związane z promocją, mniej się już nie wydzwaniam tak często, bo ciągle mi się zdarza, jak na przykład wchodzę do jakiejś księgarni i tam nie ma moich książek. Już tak myślę sobie, dobrze, to są rozmaite rzeczy polityczne, to znaczy związane z polityką danej firmy, polityczna. Oni mają zawsze swoje jakieś plany, oni mają zawsze jakieś swoje strategie sprzedażowe, marketingowe. Ja się na tym nie znam, nie musi mnie to obchodzić. I chyba wydawcom też to bardziej odpowiada, bo tak też zauważyłem, że odkąd ja się im mniej wtrącam, to jakoś tak milej mnie później w czasie spotkań traktują i tak nie uśmiechają się półgębkiem, tylko już szeroko, pełnym uśmiechem. Także natomiast ciągle nie rozgryzłem, jaka jest granica poczytności. Powiedziano mi kiedyś, że tak naprawdę, żeby powiedzieć, że książka oczywiście popularna, a nie naukowa, nie biograficzna nawet, że taka książka staje się bestsellerem w momencie, kiedy ma 5-cyfrową sprzedaż. Więc chyba się udało.
chciałabym zapytać jeszcze o to poczucie humoru Polaków, bo mówi się, że Polacy to jest w ogóle bardzo smutny naród, niestety. Nawet taki film kiedyś został nakręcony, w którym właśnie takie zdanie się pojawia, że Polacy są najsmutniejszym narodem w Europie. Jak pan ocenia to poczucie humoru Polaków? Z czego my się śmiejemy, a z czego w Polsce nie wypada się śmiać na przykład? No to się też zmienia, bo no, nie wiem, czy to idzie w dobrym kierunku, bo ja jestem jeszcze z tej starej barejowskiej szkoły, która zakładała, że śmiać i żartować można ze wszystkiego. A teraz już coraz częściej to, zwłaszcza od młodych osób, obrywam, a to za jakiś seksizm, którego ja w ogóle nie zauważam. Mało tego, starsze pokolenie moich czytelników też nie wie za bardzo, o co chodzi. Ale młodsze już tak mi pokazuje, że tutaj jest granica. Przesunęliśmy ją w zeszłym tygodniu, ale jest przesunięta. Więc trzeba być o wiele bardziej ostrożnym. Ja oglądając w tej chwili czy 40-latka, czy Wojnę domową, to moje ukochane polskie seriale, czy Alternatywy 4, to tak od czasu do czasu łapię się na tym, że to by już u nas nie przeszło. To znaczy, może by i przeszło, za to byłaby taka awantura i byłyby takie oskarżenia, że mam też niestety wrażenie, że nasze poczucie humoru troszeczkę się sprymityzowało. To jak oglądam na przykład te wszystkie noce kabaretowe, to mam niejasne wrażenie, że momentami najbardziej ludzi śmieszą wulgaryzmy, które niekoniecznie są potrzebne, no ale bez nich ani róż. I ja, ponieważ też się wychowałem na zupełnie innym rodzaju kabaretu, bo moim kochanym do dzisiaj kabarecikiem, tam już pomijając oczywiście starszych panów, bo to klasyka, ale był kabarecik Olgi Lipińskiej, ten z najlepszych czasów, czyli z świętej pamięci Krystyną Sienkiewicz, z Barbarą Rzesińską, z Janem Kobuszewskim, z Januszem Gajosem i Piotrem Franceskim i Wojciechem Pokorą, też już niestety świętej pamięci. To ja mam naprawdę zupełnie inaczej to poczucie humoru ukształtowane. I na przykład no, w ostatniej recenzji przeczytałem coś takiego, i to mnie zaskoczyło, że w ogóle to zostało podniesione. Tam pani recenzentka napisała, że no tutaj, też młoda osoba chyba, że tutaj no, niektóre słowa takie trochę archaiczne i ku jej ogromnemu zdziwieniu w całej książce nie było ani jednego brzydkiego słowa. Czyli jednak się da i ją to bardzo zaskoczyło. I to dała mi nawet za to jedną gwiazdkę, że nie użyłem żadnego wulgaryzmu, aczkolwiek chyba nie uważnie czytała, bo jeden był, ale był cytatem. W tej książce są. W tej książce są nawet chyba 3 czy 4. Tak. Więc nawet tutaj to wiadomo, że te kobiety wpadają w takie sytuacje, że byłoby to sztuczne już mega, gdyby któraś sobie się oczywiście nie zaklewa od czasu do czasu. Natomiast z naszym poczuciem humoru, no jest ciągle tak. I to jest taka różnica, która rzuciła mi się w oczy bardzo w momencie, kiedy zacząłem podróżować po świecie, że kiedy idzie się ulicą gdzieś tam za granicą, zwłaszcza w tych wszystkich krajach południowych, i człowiek się uśmiechnie do kogoś, to naturalną odpowiedzią jest też uśmiech. Dlatego, że on nas nic nie kosztuje. Jest to po prostu sympatyczny gest, za którym może czasami nic kompletnie nie iść. Natomiast w naszym kraju nie, jak się uśmiechnie do kogoś na ulicy, to z reguły ma się wzrok pod tytułem czego ty ode mnie chcesz, człowieku, nawet czasami, ja tak czasami mam, że uśmiechnę się do kogoś, po czym słyszę, no czego, więc nie wiem dlaczego my tak faktycznie, tak się zamknęliśmy w tym swoim ponuractwie, natomiast to ponuractwo ja też mam niejasne wrażenie, że jest taką naszą pozą, bo ja mam tak na swoich spotkaniach, że ja muszę, takie moje hobby, że ja muszę widzieć uśmiech ludzi. Muszę mieć tą taką zwrotną energię, że oni dobrze się czują, dobrze się bawią, że spędzają właśnie miły, relaksujący czas, a nie przyszli dlatego, że muszą tu wysiedzieć, żeby zdobyć autograf na książce. To takie spotkanie naprawdę byłyby dla mnie straconym czasem, gdybym ja ludzi nudził albo usypiał. Powiedziałem zresztą, że ostatnie moje spotkanie będzie wtedy, kiedy ktoś uśnie na moim wieczorku autorskim. Mam nadzieję, że nikt nie uśnie nigdy. I jest tak, że czasami wchodzę na salę i takie to pierwsze wejście, pierwsze spojrzenie na osoby zgromadzone i myślę sobie, ojej, ale ponuro, jak na stypie. I myślę, no tutaj to się nie da paru osób rozbawić.
Ale tak później ten uśmiech się tak zaczyna nieśmiało pojawiać i okazuje się, że pod tą warstwą takiej sztucznej, narzuconej maski powagi, ja zresztą uwielbiam, Joanna Chmielewska powtarzała to za Monteskiuszem, a ja za Joanną Chmielewską, powaga jest tarczą głupców, pamiętajmy o tym, to za tą maską powagi my mamy jednak poczucie humoru. Może nie wszyscy, ale większość Polaków ma i będę tego bardzo, bardzo bronił. Aczkolwiek no, zdarzyło mi się to i opowiadam to też na każdym spotkaniu, że trafiłem na panią, która przez 2 godziny spotkania patrzyła na mnie tak. Czekała na moment. Nie, po czym podeszła do mnie i przyszło do podpisywania książek z taką samą tą miną i powiedziała do mnie tak. W życiu się tak nie ubawiłam. I to był taki moment, kiedy pomyślałem sobie, no czyli jednak można się śmiać wewnętrznie nawet. Tak. Więc nie, ja dość dobrze oceniam poczucie humoru Polaków. Wydaje mi się, że nawet to poczucie humoru od czasu do czasu nas ratuje. Bo w momencie, kiedy poczucie humoru też ewoluuje, bo ono się zaczyna robić mniej literackie, a bardziej plastyczne. Bo na przykład mamy w tej chwili, żyjemy w epoce memów. I te memy czasami mają tak cudowną treść, tak, to nawet było kilka, ja mam taką u siebie w telefonie taką galerię z moimi ulubionymi memami literackimi, to co ludzie czasami wymyślają, taki jest cały, chyba najwięcej memów zbiera Remigiusz Mróz i Blanka Lipińska, no bo są na świeczniku, więc wiadomo, że są najbardziej wystawieni na wszelkie strzały. No ale memy z nimi, ja mam niestety słabą pamięć, nie powtórzę żadnego z głowy, ale naprawdę niektóre są cudowne, więc to poczucie humoru jest w narodzie. To chyba stand-up też jest taką formą, tak, która wchodzi teraz bardzo mocno i to jest forma dużo bardziej odważnych żartów. Nie wiem, czy ma pan takie wrażenie, tak, jak na przykład pan ogląda stand-uperów amerykańskich, choćby Robina Williamsa, jak się ogląda jego stand-upy, to są tak odważne żarty, że u nas po prostu tak, to nie przeszło. Na Netflixie ostatnio, ja nie pamiętam jak ta pani się nazywa i bardzo za to przepraszam, ale to jest pani, którą łatwo można zidentyfikować, ponieważ grała jedną z głównych ról, grała asystentkę Jane Fonda w komedii Sposób na teściową. I ona miała swój stand-up. Jak zaczęła mówić o Trumpie, to pomyślałem sobie, kobieto, że też ciebie od razu po tym stand-upie nie zamknęli do ciupy. To naprawdę masz ogromne szczęście w życiu. Tak, one są mega ważne. Ja myślę, że nam troszkę tej odwagi ciągle brakuje, dlatego że tam jednak ten stand-up, on był piekielnie, poza tym, że był odważny, to był też piekielnie ironiczny, inteligentny i opierający się na bardzo dużej ilości metafor. My jesteśmy, coś tak się nam porobiło, że myśmy przestali odczytywać metafory. My musimy mieć wszystko podane tak bardzo, bardzo dosłownie. I to jest jeszcze to, nad czym trzeba popracować, bo nasz humor, nasze poczucie humoru z lat 60., 70., nawet i 80., kiedy działała cenzura i trzeba było rzeczy przemycać, to nas właśnie nauczyło takiego czytania między wierszami. I myśmy w latach 90. to właśnie to, co mówiłem, zaczęli wszystko przyjmować bardzo dosłownie, bardzo literalnie i gdzieś nam się zagubiła no właśnie ta umiejętność czytania między wierszami. Ja bym bardzo chciał, żeby ktoś popracował nad tym, żeby to nam wróciło. Ale tak jak mówię, patrząc na te memy i patrząc na ten bardzo skrótowy język komiksu, no bo memy są takimi obrazkami jak z komiksu, to wydaje mi się, że ja mam nadzieję, że to młodsze pokolenie z powrotem odkryje coś takiego, co zwie się ironią, co zwie się pastiszem, co zwie się metaforą i że właśnie my się z powrotem nauczymy czytać między wierszami, bo to jest cała zabawa. Nie, bardzo nie lubię literatury takiej, przekładając to już na książki, ja też bardzo nie lubię takiej literatury, w której wszystko mam podane, kawa na ławie, opisane tak, że już mi się dalej nie chce tego opisu czytać. W kryminałach też tak, mamy taki ciąg kryminałów, w których na przykład wszyscy pisarze lubują się w opisywaniu takim już bardzo, bardzo detalicznym rozdziawdzianych jakichś zwłok czy czegoś takiego i ten opis się ciągnie, obrzydliwy opis na 24 strony, to ja po 16 stronach nie mam ochoty czytać w ogóle dalej tego kryminału. Ja też się wychowałem na bardzo klasycznych pozycjach, bo to jednak była Agatha Christie, która jest elementarzem dla każdego twórcy, który chce pisać kryminały. Ale też, no wiadomo, Arthur Conan Doyle, to też się wszyscy na nim wychowaliśmy, ale też Harold Stanley Gardner, to były takie bardzo klasycznie poprowadzone intrygi kryminalne. No i
I chyba gdzieś tam oczekuję tego też od literatury kryminalnej w naszych czasach. Oczywiście ubrane to wszystko w nowoczesność, z wykorzystaniem wszelkich wynalazków technologicznych. To, tak to przyspieszyło, że właściwie książka napisana 2 lata temu już się staje pod tym względem nieaktualna. Ale jednak oczekuję tego, żeby to była klasyka, a nie makabra. Makabry w książkach nigdy nie szukałem, ale to moje odczucie. Oceniając wyniki sprzedaży, to też nie zawsze to się musi pokrywać mój gust z gustem odbiorców, bo te właśnie książki, przez które ja nie jestem w stanie przerwać ze względu na ich okrucieństwo i taki bardzo dosadny, plastyczny język opisywania rozmaitych szczegółów, a właśnie morderstw, czy zwłok, czy czegokolwiek, no to też ma swoich odbiorców. Chyba lubimy makabrę też od czasu do czasu. Lubimy się bezpiecznie bać, prawda? Jak się czyta takie okrutne opisy w ciepłym łóżku sobie siedząc pod kołdrą, to jest takie... Może. Ja też mam tak, że ja bardziej jakoś, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy makabryczne, to chyba lubię je w filmach, aczkolwiek też nie do końca. Bo jednak dla mnie tutaj wzorcem metra jest Stephen King, który potrafi straszyć, nie sięgając po właśnie takie tanie środki pod tytułem, a teraz opiszemy przestrzeloną śledzionę. Nie, z szczegółami. Mhm. Proszę powiedzieć, czy Pana zdaniem można nauczyć się pisać? Pan studiował na archeologii, bardzo ciekawy kierunek, który na pewno bardzo się przydaje w pisarstwie, można głębiej sięgać jakieś podziemne tematy. Ale studiował Pan też polonistykę. Czy na polonistyce uczą w ogóle pisać? Nie. Nie. Ja w ogóle mam taką teorię, że studia to jest 5 straconych lat. Wszelkie studia humanistyczne niestety. Bo podejrzewam, że jeżeli chodzi o medycynę, to nie są lata stracone. Przynajmniej taką mam nadzieję, jak idę do jakiegoś lekarza, że on jednak dobrze się uczył. Natomiast nie nauczy się człowiek dziennikarstwa, studiując dziennikarstwo, a pisać studiując filologię. Nauczy się dużo o literaturze, nauczy się dużo o historii języka, nauczy się sporo, może to tak przy okazji gdzieś tam można wykorzystać, natomiast nie nauczy się pisać. Tego niestety nie uczy nas nikt i to jest moja największa bolączka. Ja trafiłem, i to był chwalebny wyjątek, trafiłem na nauczyciela w podstawówce, który umiał, on był tak naprawdę, pewnie już jest świętej pamięci, więc o nieżywych tylko dobrze, ale no, tak naprawdę miał swoje wymagania i tam część uczniów się budziła z jego nazwiskiem w środku nocy na ustach, na koszmarach sennych. Ale on też umiał wyłapywać te osoby, które mają jakikolwiek potencjał i zupełnie inaczej z nimi pracował. Ja miałem to szczęście, że on faktycznie gdzieś tam na początku w 4., 5. klasie wyczuł, że coś tu należałoby tak delikatnie pchnąć w stronę pisania. I on na przykład zadawał mi zupełnie inne wypracowania, zupełnie inaczej, jak gdyby ten mój, tak zrobił mi i jeszcze 2-3 osobom zrobił zupełnie inny tok nauczania. I jakoś rozbudził w nas tę ciekawość do zmierzenia się ze swoją własną wyobraźnią, bo to chyba o to chodziło. I też nauczył nas przelewania tej wyobraźni na kartki, na wtedy to zeszytu, a później maszyny do pisania, a teraz komputera. I za to jestem mu bardzo wdzięczny, natomiast nie wiem, czy da się nauczyć pisania. Dlatego, że można się tego nauczyć, ja wiem, że są kursy, wiem, że nawet niektórzy znani pisarze te kursy prowadzą. Nie wiem, czy to się da zrobić. Da się zrobić zupełnie co innego. Da się ludziom, tym wszystkim, którzy chcą pisać, ale nie wiedzą, jak się za to zabrać, można im podpowiedzieć, jak sobie przygotować warsztat. Natomiast summa summarum, na sam koniec pozostanie tylko człowiek i jego wyobraźnia, nic więcej. Jeżeli nie ma się tej wyobraźni, jeżeli nie ma się tej kreatywności, to sama tylko znajomość schematów pisania to naprawdę nic nie da, bo to jest schemat. A ten schemat trzeba uzupełnić swoją własną osobowością, swoim własnym postrzeganiem świata, swoim własnym językiem, swoimi własnymi obserwacjami. Jeżeli nie ma się talentu do tego, żeby to oddać, to samo nauczenie się schematu, że tutaj jest początek, tu koniec, a tu w środku, najlepiej przy 110 stronie w przypadku kryminału, warto, żeby był jakiś zwrot akcji, a tutaj są, nie wiem, przy klasycznej budowie kryminału mamy morderstwo, mamy śledztwo, mamy później
osobę, która popełniła owo morderstwo i mamy mylne tropy i trzeba tak te mylne tropy poustawiać, żeby czytelnik myślał, że zupełnie kto inny zabił, a na końcu był bardzo zaskoczony, bo jak już ujawni się, kto jest prawdziwym mordercą, powiedział, ojej, naprawdę, tak jak jest zawsze u Agaty Christie. No ale to tak jak mówię, schemat zawsze można sprzedać, natomiast cała reszta, myślę, że nie da się tego nauczyć. Nie da się, no można, naprawdę to tak jak ze śpiewaniem. Ja, będąc ogromnym pasjonatem muzyki i mając świat muzyki jako taki swój azyl, bo za każdym razem, kiedy coś się działo źle w moim życiu, kiedy miałem gorszy nastrój, kiedy coś się źle wydarzyło w szkole czy później w liceum, to wracałem do domu i zamykałem się na pół godziny ze słuchawkami na uszach i tam sobie bębniłem to, co akurat aktualnie grało mi w duszy. Później jeszcze brałem kąpiel, ja czytam zawsze kąpiele, w związku z tym te kąpiele trwały po półtorej godziny i zamykałem się z jakąś lekturą i to, to była dla mnie ucieczka. Ale do muzyki nie mam żadnego talentu i co z tego, że ja teoretycznie mogę wkuć każde możliwe podstawy tego, jak operować głosem, jak pracować z przeponą, jak sobie tutaj te struny głosowe oszczędzać, jak to, skoro i tak dalej, to będzie w moim wydaniu jak kocie bycie. Pamiętam nawet taki telefon od szefa w UAB, który zadzwonił do mnie i powiedział, wydajemy książkę, ale jak pan by nie chciał, to nie wydajemy. I ja tak zastanowiłem się i pomyślałem, że nie ma lepszego czasu na komedię niż ten, kiedy wszyscy jesteśmy przygnębieni. I że mniej się dla mnie liczy to, czy ile, jaki będzie nakład tej książki, ile egzemplarzy się sprzeda, a bardziej to, ile osób dzięki tej książce odzyska chociaż jedną setną dobrego samopoczucia, ile osób się uśmiechnie. Bo to dla mnie jest bardzo ważne i to są dla mnie zresztą najbardziej wzruszające momenty. Dwa takie przeżyłem, kiedy podeszły do mnie czytelniczki, bo to oba te razy dotyczyło kobiet i podziękowały mi za to, że moja książka nie pomogła, ale była taką jedną ze składowych procesu wychodzenia z depresji. To nie depresji takiej pod tytułem, a mam dzisiaj deprechę, tylko depresji jako choroby. I to były takie momenty, jak wiadomo, mężczyźni mają problemy z okazywaniem zewnętrznych uczuć i z reguły my musimy być tacy macho, więc ja, akurat w moim przypadku to trochę parodia, ale ja też mam problem z tym, żeby okazać wzruszenie na zewnątrz. Ja raczej bardziej z reguły idę w kpinę, groteskę czy żart niż we wzruszenie, ale to były takie momenty, kiedy ja odreagowując to już później w pokoju hotelowym, faktycznie miałem łzy w oczach, bo pomyślałem sobie, że nawet jeżeli taka książka pomogła, była jedną setną, która pomogła komuś wydostać się z choroby, to warto było siadać do komputera i warto było ją napisać. No i tutaj też pomyślałem, że to jest taki czas, kiedy no, powinniśmy czytać komedię, żeby sobie odrobinę te wibracje w środku poprawić, żeby one były bardziej optymistyczne. I faktycznie ta książka w porównaniu z poprzednimi książkami miała pierwszy nakład o wiele mniejszy niż to się już tam zdarzało. W maju, jak tylko się książka okazała, akurat tak się stało, że tydzień wcześniej otworzyły się księgarnie, tydzień wcześniej otworzyły się biblioteki i tak tydzień po tygodniu Agnieszka, z którą pracuję, to będzie. Ja tak wszystkich nazywam dziewczyna, bo oni wszyscy młodsi ode mnie. Ja tam się czuję jak taki dinozaur, więc do wszystkich mówię takim, że jest taki stary dziadzio, który przyszedł do wydawnictwa. Dziewczynko, chłopczyku. Agnieszka, z którą, która jest moją bezpośrednią opiekunką w UAB, tak wysyłała mi tylko wiadomości tak mniej więcej co tydzień, dodrukowaliśmy tyle. I w tej chwili nie dam głowy, czy pierwsza część treściowych to nie jest książka, która ma największy nakład ze wszystkich moich książek, jakie napisałem. I pojawiła się prośba w takim razie, no wiadomo, jak coś wydawnictwu chwyta, no to pojawiła się prośba, czy ja jeszcze dałbym radę napisać drugą część. Ja tę drugą część planowałem na wiosnę, ale ponieważ ona już była w głowie, gdzieś tam sobie żyła w mojej wyobraźni i już pomysły też były spisane, to pomyślałem, okej, no spróbujemy. Jak się da, to się da, jak się nie da, to się nie da. Ale ta książka faktycznie pisała się sprawnie,
szybko i tak jak mówię, tutaj miałem wrażenie nawet, że w pewnym momencie muszę obcinać pomysły, tak żeby się nie wypstrykać ze wszystkich grepsów przy jednej książce, ze wszystkich jakichś rzeczy, które gdzieś tam się kłębiły, ze wszystkich dialogów, które Maja z Kazimierą, czyli dwie bohaterki, wymieniają między sobą, żeby starczyło jeszcze kiedyś na następną część. Także no, jest planowana kolejna część. Miejmy nadzieję, że ona w przyszłym roku się pojawi. No i zamkniemy to jako trylogię, a później to już tylko zależy od czytelników. Czy będą chcieli ciągu dalszego, czy nie. Bardzo dziękuję. Aleko Godziński, dziękuję bardzo za spotkanie. Polecamy książkę Teściowe w tarapatach, komedia kryminalna, wydawnictwo WAD. Ja też bardzo dziękuję i korzystając z tej okazji chciałbym wszystkim życzyć, aby te dni już zupełnie inną cyferką, tych 365 dni, które przed nami były, no, lepsze niż w tym roku, żeby nie spotykały nas od losu żadne niespodzianki, a wszystkim życzę, ja mam takie swoje stałe życzenie, które przy każdej okazji powtarzam, tego, żebyśmy byli zdrowi, no bo to jak pokazuje ten rok i w ogóle całe nasze życie jest najważniejsze, tego, żebyśmy spotykali na swojej drodze mądre i życzliwe nam osoby oraz żebyśmy w tym nierozsądnym świecie zachowali chociaż odrobinę rozsądku. I tego wszystkim bardzo gorąco życzę i poczucia humoru jak się. Bardzo dziękuję, było mi bardzo miło wrócić tutaj do Was. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.